ciężki bój, ale na szczęście wygrany. Nikt nie mówił, że będzie lekko. Każdy mecz jest praktycznie na styku. Liga jest nieprzewidywalna i patrząc na skład, nie zna, spodziewaliśmy się, że to nie będzie łatwy mecz. Początek trochę przespaliśmy, parę błędów, zawodnicy się ustrzegli, ale też no kwestia może też spasowania była. Ale tak patrząc na pozostałe mecze, gdzie na początku brylowaliśmy, a kończyło się źle, tak teraz było na początku źle, a skończyliśmy dobrze. Chciałbym podziękować wszystkim zawodnikom, bo każdy przywiózł punkty potrzebne do zwycięstwa. Były różne sytuacje, gdzie akurat w jednym biegu Krzysztof Kasprzak i Adrian Gąbrowski wyszli na 5-1, troszeczkę Adrian pojechał, podniosło mu koło za szeroko, nie zamknął małej i skończyło się całkiem inaczej, ale taki przełomowy bieg 12, gdzie Bartek z Marzlik razem z Iversenem wygrali 5-1, drugi później już tutaj, można powiedzieć, tak kontrolowaliśmy 4-2 w 13. I 14-15 taka kontrola była, każdy miał zadanie po prostu, aby wygrać bieg i dojechać, kolega miał dojechać trzeci. Ciężkie zawody, ciężkie, jeszcze dużo pracy przed nami, ale najważniejsze to cieszy, że jest zwycięstwo. Że użył pan sformułowania, że w pierwszych biegach to nas zaskoczył, dlaczego? Zaskoczył. Pogoda zrobiła swoje też. Powiedzieliście, że będzie cieplej, czy że będzie... Nie. Po prostu trzeba było jeździć, cały czas polewać, ubijać go, jeździć, polewać, ubijać i tak to wynikło. Uczycie się nowego toru, czy nowego przygotowania toru, nowej filozofii? No jak wiemy, nie można już robić takich przyczepnych torów, jakie mieliśmy w zeszłym roku i na tym torze myślę, że wszyscy pojechali dobrze, chociaż ustrzegli się trochę błędów. A jak pojechał debiutant, zdaniem trenera? Ocena taka, dostateczny minus. W pierwszym biegu kłopoty sprzętowe, przesiadł się szybko na Łukasza Cyrana motocykl, niedopasowany, nic. W drugim po błędzie stracił pozycję i w tym ostatnim swoim biegu, gdzie jechał, to też powinno być 5-1, a skończyło się na 3-3, na 1-5 do tyłu. Linus wydaje się na dobre zadomowił się w drużynie. No, najważniejsze, że robi w takich przełomowych momentach te punkty, trzy punkciki, które decydują, że zostajemy w grze, że jeszcze idziemy do przodu. Ale kapitan jeździ chimerycznie. Gdy się wydaje, że już jest dobrze, znowu przywozi jedynkę. No jeszcze może nie ma tak ustabilizowanej formy, ale zrobił dzisiaj 12 oczek i to jest ważne. Zresztą każdy zasługuje na pochwały i pragnę zaznaczyć, że na ZZC zrobiliśmy 10 punktów, to jest dużo. I dzięki temu też odnieśliśmy zwycięstwo w meczu. No ja się dwoje i troje, no naprawdę wszystko robię, co potrafię. Ciężko wyprzedzać jest na tych torach. Motor miałem bardzo szybki, no ale jak to siedzie przed tobą bardzo dobrze, poprawnie, no nie ma szans. Nie ma szans po prostu minąć. Nie wiem czemu. Po prostu no... Zobaczymy, co będzie później. Może się to zmieni. Ale dzisiaj byłeś jednym z liderów. Stanąłeś na wysokości zadania. Ale też było takie wahanie. No dokładnie. Pierwszy raz jechałem na tym silniku, na tym... Duże zmiany w motorach poszły. Nawet i ustawienia siodełek, kierowni, więc... No, do zębatek. Zębatki jeździłem na malutkich, teraz jeżdżę na dużych, takie wszyscy w sumie. I no, jestem zadowolony, bo zadziałało, bo czułem w czterech startach to, co w tamtym roku, taką dynamikę. Ten motor no, chciał jechać. Ze startu już nie wyjeżdżałem 64, tylko no, w kontakcie. Więc no, już jest lepiej, no, ale no, jeszcze to nie jest to, bo dążę do czegoś jeszcze lepszego, więc zobaczymy, jak to będzie. A chciałbym jeszcze zaznaczyć, wcześniej ustaliliśmy ZZ-ki to gdzie jedzie. Powiedziałem, że Bartek jedzie w czwartym biegu i to go tak zmobilizowało, podniosło na duchu. Zresztą lubię dużo jeździć. Lubi jeździć, lubi walczyć, a dzisiaj no, pasowało. Biegi, jakbym pojechał, to tak czuję się zmęczony potem, więc nie ma radości z tego. Jak przyjeżdżam do domu, muszę paść, wtedy jest dzień udany.
No niestety, na pewno jest inny trener w tym momencie, bo za Sebastiana punkty, czy za punkty Antonio Lindbecka, i to jest moja wina, pozostali zawodnicy. No myślę, żeśmy jako zespół wypadli dość pozytywnie, gdyż prowadziliśmy nawet walkę, prowadziliśmy przez dłuższy czas meczu. Niestety w końcówce nasi zawodnicy, na których stawiamy, czyli prowadzący parę, Sebastian Łanek i Antonio Lindbeck, nie przywieźli tych punktów, gdzie w sumie zdobyli mniej niż Wojtek Lisiecki, niż młodzieżowcy, którzy dzisiaj bardzo dobrze pojechali razem z Oskarem. I to jest nasza właśnie główna przyczyna naszej porażki. Także myślę, że w tej chwili dla dobra tego klubu, tej drużyny, bo dzisiaj się podaje do dyspozycji Rady Nadzorczej i Zarządu Klubu, także myślę, że nowi ludzie, nowy trener, myślę, że poprowadzi ten zespół do zwycięstwa. Dziękuję bardzo. No, po pierwsze jest miło wrócić do Gorzowa i do takiego toru, którego znasz, i nie oczekujesz jakichś dziwnych niespodzianek. A po drugie, gratulacje drużynie Stal Gorzów, byli lepsi od nas. A później, nie wiem, nasza drużyna, nie wiem, jeden mecz, jeden jedzie, drugi mecz, drugi jedzie. Tu trzeba trochę poukładać i w końcu będzie drużyna, nie? Jakby wszyscy pojechali równo na swoim poziomie, to ja myślę, że też dzisiaj by było zwycięstwo było w innych rękach, nie? Ale tak jest sport. To już nie są moje decyzje i moje problemy. Ja się staram o swoje jazdy, żeby było jak najlepiej. Szkoda mi tylko klubu, bo normalka, przegrywamy mecze, które by mogli wygrać. To jest niemiło, no. Jakieś pytania? Tak, no to już trzy odjechały i był ten, jak się twarzy, by się nie mieliśmy. No super, nie, za jeden. No, nie ma co, nie. Mam nadzieję, że też w Gnieźnie szybko się znajdzie taki partner, który dołączy do mnie i będziemy też wygrywać biegi na 5-1. Trzeba pracować dalej, no. Powiedziałeś, że wróciłeś do toru, który znasz, ale on był zgoła inaczej przygotowany niż w zeszłym roku. Jakbyś ocenił tor? Była duża różnica, czy nie? Ja myślę, że to był bez różnicy. Był prawie taki sam jak w zeszłym roku, tylko trochę wolniejszy, no. Ale ja nie będę nigdy narzekał chyba na ten tor tutaj, także jest taki sam dla wszystkich. Dobrze, jeżeli to wszystko, to bardzo dziękuję.